Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, ale nie tym razem. W tym filmie na prośbę Lenovo pokażę Wam top 5 filmów, które podbiły moje serducho. Zapraszam. Jak wiecie, spędzam wiele godzin na przeglądaniu internetu, a te godziny, które mi zostaną, spędzam na oglądaniu filmów. Moim ulubionym gatunkiem są horrory, ale nie mają one wielkiego przesłania, bo mają tylko straszyć. Więc postanowiłem ich tu nie uwzględniać, pokażę filmy i powiem to, co czułem w trakcie ich oglądania, nie będę ich recenzował, będę zachęcał, abyście je zobaczyli. Zaczniemy od filmu z jednym z moich ulubionych aktorów, chociaż teraz kocha go cały internet, w końcu dostał wymarzonego Oscara. Tak, to Leonardo DiCaprio w filmie Incepcja. Ten film oglądałem 5-6 razy, mimo że trwa 2,5 godziny. Dodatkowo jeszcze analizowałem jego fragmenty, więc spędziłem z nim masę godzin. Genialne zdjęcia, cudowna muzyka stworzona przez Hansa Zimmera tworzy klimat, w trakcie którego chłoniemy całą historię, która na swój sposób jest skomplikowana. A cała akcja trwa na kilku płaszczyznach jednocześnie, naprawdę coś niesamowitego. Dodatkowo brak odpowiedzi na nurtujące pytanie, czy to nadal sen. Nie będę tłumaczył tej zawiłej fabuły, po prostu trzeba to zobaczyć. Kolejny film z moich ulubionych, 300. Death on the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans. Film to ekranizacja historii znanej od setek lat. Wojna Grecji i Persji, król Leonidas i jego 300 najlepszych wojowników. This is Sparta! Nie każdemu podoba się ten film. Po pierwsze, dużo tu testosteronu, krwi i ogólnej brutalności. Poza tym cały obraz czerpie z komiksów i wiele tam efektów komputerowych, ale dla mnie to bomba. Dlaczego tak bardzo lubię ten film? Przede wszystkim czuć tam atmosferę, która powinna być bliska każdemu mężczyźnie. Walka, honor, ojczyzna, wiara. Myślę, że każdy facet to zrozumie. A kobieta? Myślę, że większość będzie patrzeć na muskularne ciastka, ale to też plus, bo jakoś da się to obejrzeć wspólnie. Po walce umieśnionych gladiatorów, teraz czas na walkę z życiem, pogoni za szczęściem. W tym filmie gra kolejny z moich ulubionych aktorów, Will Smith, dodatkowo jego syn, a cała historia jest oparta na faktach. Możemy zobaczyć historię Chrisa Gardnera i jego syna. W trakcie szukania pracy przez głównego bohatera, bez pieniędzy, muszę jakoś przeżyć, śpią w przytułku dla bezdomnych, a nawet w łazience metra. W tym filmie pokazane są problemy i w jaki sposób upraszcza życie, chociaż w całości motywuje. Przynajmniej mnie. Widać, że każdy może znaleźć się w sytuacji, która wydaje się beznadziejna. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Alright? A siłą woli i oddaniu, tak jak tu, bliskiej osobie, da się znaleźć rozwiązanie. You want something? Go get it. Period. Teraz czas na American Beauty. W skrócie, historia 42-letniego Lestera, który przeżywa kryzys wieku średniego. What the hell do you think you're doing? Zapytacie, dlaczego ten film jest jednym z moich ulubionych, w końcu do kryzysu wieku średniego, jeszcze mi daleko, już wam tłumaczę. Faktycznie nie jest to film dla każdego, bardziej dla osób, które cały czas analizują i myślą nad sensem życia, czy każdy ma jakieś przeznaczenie. Ten film stawia te pytania, ale dopiero widz próbuje na nie odpowiedzieć. Nie wiem, ile razy oglądałem ten film, myślę, że około 10. Oprócz tej całej historii niesamowicie doceniam grę Kevina Spacey'ego, który słusznie dostał za to Oscara, no i oczywiście podkład muzyczny, który nieraz do mnie wraca, gdy myślę nad sensem życia. Na koniec top 5 moich filmów, coś naszego, Pianista. Film Romana Polańskiego, oparty na faktach, na historii, która powinna być bliska każdemu Polakowi. Druga wojna światowa, Władysław Szpilman, utalentowany pianista, który stara się przeżyć w okupowanej Warszawie.
gdy oglądałem go pierwszy raz w wieku 12 lat, nie mogłem uwierzyć, że coś takiego stało się naprawdę. Wręcz miałem po nim doła, zastanawiałem się, co sam bym zrobił i czy dałbym radę uchronić swoją rodzinę. A teraz, gdy mieszkam w tym mieście, jeszcze bardziej doceniam ten film. Mimo, że jest smutny, brutalny, czegoś uczy szacunku do historii. To tyle i wiem, że nie było wesoło, bo tak jak mówiłem, te filmy nie pozostawiły u mnie strachu lub śmiechu, ale coś ważniejszego, pewne przesłanie. Mam nadzieję, że jeżeli nie znaliście jakiegoś filmu, zachęciłem was, abyście go zobaczyli. To tyle w tym filmie, który nie szokował, nie dziwił, nie śmieszył, chociaż następnym razem już będziemy się widzieć przy trzech filmikach, które podbijają internet. Jeżeli wam się podobało, zalajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Hej!